Czym jest Forum Edukacji Realnej? Jest spotkaniem ludzi z pasją, którzy odczuwają niepokój dzielenia się tą myślą i swoim doświadczeniem z innymi. Mm-hmm. A czym jest edukacja realna? Jest pomysłem na nowoczesną oświatę, w której budowano by wiarę i potencjał w uczniach, którzy wychodziliby ze szkoły, posiadając realną umiejętność, umiejętność współdziałania i chęć takiego działania. Pomysł na Forum Edukacji Realnej w Ostródzie wziął się stąd, że jako stowarzyszenie skorzystaliśmy z zaproszenia Bydgoskiej Szkoły Realnej, która organizowała pierwsze Forum Edukacji Realnej w Warszawie w marcu tego roku. Liceum Bednarska jest pierwszą niepubliczną szkołą w Polsce, która powstała w 1989 roku. Przekształciła się już w 8 prężnie działających szkół warszawskich i ten model szkół, który łączy przede wszystkim to, że jest tam taki demokratyczny system zarządzania szkołą, czyli wszystkie stany szkolne, uczniowski, nauczycielski, rodzicielski, absolwencki mogą wpływać na to, co się dzieje w szkole i zazwyczaj chcą. Druga rzecz jest to kwestia relacji, znaczy relacji opartej na wzajemnym szacunku, niezależnie od tego, czy rozmawia uczeń z rodzicem, czy rodzic z dzieckiem, czy dziecko z nauczycielem i oczywiście uwzględniając wiek tych osób i doświadczenie, zawsze z pełnym szacunkiem. Spotkaliśmy się na pierwszym Forum Edukacji Realnej, na którym spodobała nam się wasza idea, a nam się spodobało to, że są ludzie w mniejszym mieście niż Warszawa, a wydaje się, że edukacja realna jest w ogóle pomysłem na mniejsze miejscowości, ponieważ też dość poważną myślą tej edukacji jest to, aby działać lokalnie i żeby uczyć uczniów w czasie ich pobytu w szkole z wrażliwości na to, co się dzieje dookoła i wrażliwości na drugiego człowieka i na zjawiska społeczne różnego typu. Te wszystkie idee, z którymi się spotkaliśmy na pierwszym forum, warto przenieść do Ostródy, do małych miejscowości, takich jak Ostróda. No i zrobiliśmy. Na forum spotkali się ludzie, którym na sercu leży taka prawdziwa, potrzebna naszym dzieciom edukacja. Zaczęliśmy u nas na dworcu, w naszej siedzibie, na dworcu Rzecz Jasna. Zrobiliśmy śniadanie, porozmawialiśmy przy jedzeniu, podyskutowaliśmy. Jak już śniadanie się skończyło, mogliśmy spokojnie przejść do części dalszej, czyli do dyskusji na temat tego, jak ta edukacja realna mogłaby wyglądać, jak ją przenieść na grunt małych miast. Dzieliliśmy się też doświadczeniami, tymi dobrymi i tymi złymi. Czasami te złe doświadczenia i błędy, które się pojawiają, są lepsze, bo dzięki nim można poprawić to, co nie wychodzi. Pokazaliśmy naszym gościom fragment Ostródy, ten najpiękniejszy, w centrum miasta. Pokazaliśmy też budynek, który naszym zdaniem idealnie nadaje się do tego, żeby otworzyć tam nowoczesne centrum edukacyjne, o jakim marzymy. I to marzenie się pewnie spełni. No i dyskusje trwały do późnych godzin wieczornych, ile nam sił starczyło, bo po to tak naprawdę to forum było, żeby się dzielić, żeby rozmawiać, żeby się wymieniać doświadczeniami. Bardzo się cieszę, że udało nam się zaprosić i że na tym forum pierwszego dnia pojawili się też mieszkańcy Ostródy, bo to też jest bardzo cenne, że nie tylko osoby z dużych miast tu przyjechały dzielić się tymi doświadczeniami, ale że w Ostródzie też mamy naprawdę ciekawe osoby, które mogą się podzielić tym, co umieją i tym, co chciałyby zrobić. A dzień drugi był takim dniem, może już trochę bardziej wykładowym, udało nam się zaprosić fantastycznych gości. Pośród gości, których zaprosiliśmy na drugi dzień Forum Edukacji Realnej, no były naprawdę znamienite osoby. Zaprosiliśmy profesora Lecha Mankiewicza. To jest nie tylko znany fizyk i astronom, ale także polski ambasador Akademii Cannes, czyli takiego dużego międzynarodowego projektu dotyczącego nauki, wykorzystania internetu do nauki. Jakby żyjemy w świecie, w którym uczniowie, starałem się coś o tym powiedzieć tutaj, prawdopodobnie staną przed zadaniem skonstruowania swojej własnej przyszłości.
znaczy nie będą mieli komfortu, jaki jeszcze my mieliśmy, po prostu wzięcia nieco przechodzonych kapci po rodzicach i wejścia w tych kapci, w te kapcie i czy te buty i maszerowania dalej dokładnie tą samą ścieżką, dokładnie tą samą drogą. Oni po prostu będą musieli być znacznie bardziej kreatywni, będą musieli wymyśleć swoje własne życie, a nie tylko powtarzać życie po swoich rodzicach. I z tego powodu umiejętność stworzenia czegoś konkretnego, czy to zbudowania przysłowiowego krzesła, czy to w płaszczyźnie wirtualnej, ale konkretnego narzędzia, które będzie rozwiązywało jakiś problem, no wydaje się na tej drodze po prostu niezbędne. Kolejną ważną osobą była Nare Avagyan z TUMO, z Armenii. The TUMO Center for Creative Technologies is an after school program for kids ages 12 to 18. It was founded by Sam and Silva Simonian, an Armenian American couple who had a vision to make a difference in Armenia for the kids in Armenia through education. So the program is designed in three parts. We have self-learning workshops and learning labs, and we give the kids an opportunity to unlock their creative potential by doing independent work through the self-learning part of the program, during which they do activities on a specially designed interface that gives them an idea of the four main focus areas and the skills that we offer them. And those include animation, web design, game design, and filmmaking, along with their corresponding skills like robotics, 3D modeling, graphic design, motion graphics. So basically, TUMO is the intersection of art and technology, and through the educational process we give the kids the opportunity to orient themselves to explore those main focus areas and choose 6 out of the 14 possible options to create their learning path. Był też pan Krzysztof Walenczak, dyrektor zarządzający Société Générale, który podzielił się z nami swoimi doświadczeniami z edukacji, którą doświadczył za granicą, szczególnie z doświadczeń z edukacją w systemie anglosaskim i wiele z tych bardzo pozytywnych doświadczeń można przenieść tutaj do nas, do naszych szkół. Trzeba znaleźć właściwe punkty odniesienia, trzeba wiedzieć, trzeba znać cele, i to dosyć precyzyjne, dlaczego się kształci młodzież. Ja bym proponował, żeby do tych właśnie celów dopisać to, żeby umiejscawiać naszą młodzież na rynku pracy w skali całej planety, w skali globalnej. Trzeba stworzyć takie rozwiązania, które pozwolą naszej młodzieży potem kształcić się, a następnie znaleźć pracę i realizować się zawodowo, niekoniecznie będąc limitowanym wyłącznie do polskiego języka, polskiego kraju, prawda? Czyli przeszczepmy standardy globalne po to, żeby wyposażyć naszą młodzież właśnie w globalne umiejętności. Był Jan Wróbel, który tak naprawdę jest twórcą całej idei szkół realnych, to on te szkoły wymyślił. Ja myślę, że szkoła realna da uczniowi przede wszystkim to, co umie jego nauczyciel. No, a w założeniach trochę idealizujących nasze zamiary, szkoła realna daje uczniowi taką nauczkę na całe życie, zawodowe, rodzinne i towarzyskie, że nie walczy o ocenę, walczy o to, żeby umieć. Wykładem towarzyszyły też warsztaty dla dzieci i młodzieży, warsztaty z programowania i robotyki. Te dla najmłodszych prowadziła Agnieszka Koszowska z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Natomiast młodzież budowała roboty razem z Jankiem Mierzejeckim, doktorem fizyki, który uczy w Benarskiej Szkole Realnej. Tak sobie kiedyś siedzieliśmy w stowarzyszeniu i rozmawialiśmy, ponieważ dzieci mamy wszyscy dzieci mamy w podobnym wieku edukacyjnym dzieci, i tak sobie kiedyś rozmawialiśmy, myśleliśmy, dlaczego te nasze dzieci w poszukiwaniu szczęścia i edukacji muszą wyjeżdżać z naszego pięknego miasta, nie mogą zostać tutaj i swojej wiedzy wykorzystywać po to, żeby to miasto też zmieniać i rozwijać. I pomyśleliśmy, że przecież te rzeczy,
związane z fajną edukacją, które dzieją się w wielkich miastach, mogą się też zadziać u nas. Założywszy przez chwilę, że jestem albo ministrem edukacji narodowej, albo multimilionerem, a najlepiej jednym i drugim naraz, to nie miałbym wahań, gdzie lokować energię systemu edukacyjnego i pieniądze systemu edukacyjnego oraz prywatnych ludzi, mianowicie w zakładanie szkół realnych w mniejszych miejscowościach. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w naszym forum. Bardzo dziękujemy gościom, bardzo dziękujemy osobom, które przyszły na drugi dzień i zechciały nas wysłuchać. I pamiętajcie, że to jest dopiero początek. My się dopiero rozkręcamy i liczymy na Was, że będziecie z nami i pociągniecie ten projekt.